Oj, nie byłem przygotowany na to. A! Dobra, jest, udało się, mogłem zapauzować. Tak więc jak widzicie, moi drodzy, to jest właśnie rasa Daxtera. Prekursorowy to jest rasa Daxtera. Sam byłem zszokowany, jak pierwszy raz grałem w tę grę i doszedłem do tego momentu. Autentycznie. I że każde eko ma swój kod DNA prekursorów. Czyli to oznacza, że Daxter zmienił się w prekursora, a Wigger chciał się zmienić w Ocela. Ja pierdolę, ale ten papała z tego Wiggera, bez kitu, nie? W ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale przywódca prekursorów, czyli ten taki grubasek po środku, co miał ten mikrofon przy sobie, to generalnie nie chce nic mówić, ale jest to, uwaga, głos jaki jest podawany temu w dużym skrócie. Przywódca prekursorów to jest ten zagraniczny Sullivan z Uncharted. Dosłownie głos tego przywódcy prekursorów to jest Sullivan. Tak więc taka ciekawostka dla fanów Uncharted. A myślę, że takowi są na moim kanale. Dobra, nawet się cieszę, że kurde skiepściłem, ponieważ nie ogarnąłem na początku petardy, które drzwi się otworzą. I teraz już widzę, że to te się otwierają. Mamy tylko na ucieczkę 4 minuty i 52 sekundy. No dokładnie to 5 minut, ale wiecie o co chodzi. O! Zostałem strollowany. Elegancko. To jest coś, co ja uwielbiam. Tak więc, moi drodzy, za dużo nam gry nie zostało. Dosłownie to chyba tylko z 2 misje już. Max 3. Kurde, jeden się skampił, jak widzieliście. Niedobrze. Teraz szybko, szybciutko. I lecimy. Elegancko. W dół, proszę. Bez żadnych tutaj ceregieli. Bo ja chcę to jeszcze przeżyć. Ja chcę, kurde, tę grę ukończyć. Ja się nie poddam. Nie na tym etapie. Nie na takim etapie, moi drodzy. Nie na takim etapie. Kurde, może być słabo. Mam nadzieję, że nie skiepszczę pod koniec, bo kurde, no nie ręczę za siebie. Po prostu nie ręczę za siebie, jak się okaże, że w jakimś banalnym momencie, kurde, skiepszczę. Okej. Fiu, elegancko. Czemu 2 minuty? Co to ma znaczyć? Ej, bez kitu. Co to ma znaczyć? Czemu 2 minuty? Przecież ja w 2 minuty nie zdążę stąd uciec. Czemu gra ze mną tak wciula poleciała teraz? Kurde, no... Ale bym fajnie to skończył. Tu jest exit. Błagam, doleć dobrze. Kurde.
Przeżyj to, proszę, błagam. Błagam. Ja o nic więcej nie proszę. O-o, coś tu mamy. Yes! O kurde! Ja pierdolę, udało się! Jaki ja byłem posrany, ja nie pamiętam tej misji kompletnie, że ona się tu kończy. Ja myślałem, że to jest jeszcze dalej. Ale chyba gra by aż tak chamsko nie postąpiła, tak mi się wydaje. Things ever wake up, the planet's finished. All of these dark makers at my command. Just think what I could do. You're through, Errol. Even if we both die. Ah! No! Jack! Let's go, Dax. Ta, musimy teraz znowu uciekać. O ironio. Tak więc Errol teraz, jak widzicie, przebudził swoją ostatnią formę, czyli Terraformer. I to będzie nasz finałowy boss. Właśnie teraz, moi drodzy, rozpoczynamy wielki finał gry. W tym właśnie momencie. Bo to była ostatnia cutscenka w tym oto miejscu. I za niedługo będziemy konfrontowali się z Cyber Errolem, ostatnim bossem gry. O Jezus Maria. Kurde, myślałem, że rodzinka już wraca, ale to jednak nie rodzinka. Ja tutaj roluję, bo te platformy aż tak szybko nie spadają. A więc spokojnie. Oto to się martwić. No, czasami są niestety takie, ale... Nie LSD. Dobra. Jestem z powrotem. I teraz raz jeszcze. Na totalnym skupieniu. To pospadało. Dobra, jesteśmy... No właśnie, ten sam moment. Znowu to samo. W złym momencie ja roluję. Dobra. Jest elegancko. Yes. Dobrze. We did it! Woohoo! Not yet. You will all die in my hand. I just won't quit! It's headed for the city. We gotta defend it. Podemos. The last charge of the Dark and Light Brigade! Let's do it, partner! To the end. Teraz lecimy pomścić Deimosa. Boże, ale... obrzydliwy pająk z niego. Plasma Ball. Tak jest. Więc naszym zadaniem teraz, jakie będziemy mieli, to będziemy musieli zestrzelić mu 14 kończyn, jak sami zresztą widzicie. A raczej nie kończyn, a 14 takich eko punktów. On jakby co daleko nie będzie się jakoś ten... może nie jego, Jezus Maria.
A nie, jego, dobra. Bo przez chwilę myślałem, że on jest zupełnie innym punktem na mapie. Widzicie, kurde, ja już nie pamiętam. We w ogóle, Michał. Idź sobie, kurde. Tak więc, jak widzicie, to trzeba jakby uwalić te 12 obecnie cząsteczek. I tak, ja powiedziałem coś niedawno, ale ten... wyciszyłem mikrofon, bo powiedziałem taką głupotę, że szkoda gadać. Szkoda szczępić ryja, że tak powiem. Mamy burzę piaskową przy okazji. Dziesięć. Jeszcze tylko 10. Jezu, jak te jego nogi paskudnie wyglądają. Kurde, no zestrzel mu to, please. Tu są małe ścinki, jak widzicie. Dobra, tu już mu padło. 8, jeszcze tylko 8. Ja pierdniczę, no. Ogarnij się. Jeszcze tylko 8. Pieprzone 8. Cholerny pająk, kurde. Zasrany. O, 6, dobra. 6. Teraz tu już nie będzie problem. Tu już coraz mniej ma. Przy okazji się utopiłem, fajnie. No i znowu od 14 zaczynamy, tak więc widzimy się za niedługo. No i mamy 6. Jestem z powrotem. Aha. Teraz będziemy mieli tutaj 4. Jeszcze z tamtej strony pewnie. Jeszcze tylko 4, kurde no. Szybciusio, dawaj, dawaj. W ogóle ciekawostka, bo on się tam odgrażał, Errol, w sensie, że on będzie szedł do naszego tego, do Spargus City. Tym wielkim robopająkiem. A się okazuje, że on tylko będzie sobie robił kółko wokół Spargus City, tak więc no... To nieźle, żeś się dostał do Spargus City, gościu. A raczej maszyną, bo ty jesteś pół maszyną, pół organami w zasadzie. No, i znowu od początku, bo jak żeby inaczej.
Jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko dwa. Gdzie one są? Tu jest jeden. Widzę go. I chyba to będzie ten sam z drugiej strony. Tak jest. Kurde. Ucieka przede mną ta ostatnia gira. Trzeba ją dorwać. O, tu jest. Dobra, uważamy. Nie chcę tu żadnych speedrunować, bo to ostatnia. Proszę, proszę. Tylko i wyłącznie proszę. Tam jest. Lecę za nią. Yes. Nareszcie. Kurde, po 20 minutach się udało. Masakra. Idź pan w pizdu z tym terraformerem, kurde. Dobra, tu mamy checkpoint. Elegancko. A, tu już bossa mamy. A, widzicie, kurde. Teraz to możemy mogli zacząć walkę z bossem. Oj, to będzie ciekawa konfrontacja, nie powiem, że nie. Dawaj mi bossa. Niech się rozpocznie, kurde. Jedziemy. Dobra, oberwał. Widzicie, na tym polega bosik właśnie. Musimy go w taki oto sposób atakować. Muzyka tutaj jest również, kurde, epicka. Enough.
O! Chyba zaraz się w bok odwróci. Dawaj, w bok. Jest. Dobra. Mamy po... Wow. Połowę konfrontacji. Powiem wam szczerze, że za dzieciaka to kurde, no z tym bossem miałem nielicho problemy. Ale wiadomo, no odkąd jestem starszy, to taki boss to nie jest dla mnie w ogóle nawet wyzwanie. W sensie okej, no trochę mogę pofejlować, ale jak mam siebie porównywać z sobą sprzed iluś tam lat, no to naprawdę tacy bossowie to kurwa wyzwanie nie są. Ale no niestety, no padłem, więc będę musiał od nowa bossa przechodzić. Kurde, i to jest najgorsze w tym wszystkim. Ale powiem wam szczerze, że ta ikonka jego to naprawdę kurde pięknie wygląda. Uważam, że tutaj twórcy to naprawdę się fajnie... No postarali się, no. Jeżeli chodzi o ikonkę bossa. Dobra. Tu musimy uważać, bo burza piaskowa nas będzie spychać. Aha. Może się zaraz na bok ustawi. Tak. Dobra. Ostatnie jego życie. O-o. Teraz jeszcze coś takiego będzie robić. Ha. Za dużo życia straciłem, kurde, w tych pierwszych fazach. Za dużo życia w tych pierwszych fazach straciłem, kurde. Więc dlatego nie mogę stracić tutaj w ogóle paska zdrowia. A przynajmniej będę się starał nie tracić. Proszę bardzo, to moja nowa taktyka na tego bossa. Jak sami zresztą widzicie. Tak sobie troszeczkę ułatwiłem tego bossika. Bo musiałem troszeczkę... Musiałem troszeczkę pomyśleć nad tym, jak chcę do niego podejść. No i okazuje się, że podszedłem do niego chyba... No z klasą teraz, tak mi się przynajmniej wydaje. No hopie, gościu. Elegancko. Nie. Dobrze. Przy okazji mówię sobie, trochę ammo zaoszczędziliśmy. Taka jest prawda. A HP mam całe. Tak więc jak widzicie, ten boss nie powinien w ogóle nikomu trudności sprawić. No jest chyba nawet łatwiejszy niż boss w Jacku jedynce. Chociaż przyznam, że za dzieciaka sprawiał mi ogromny problem ten boss. Ale wsłuchajcie się w tą piękną muzykę, bo naprawdę jest ona epicka. Choć przyznam, że jako ostatni boss to troszeczkę jest słabym ostatnim bossem. Nie żebym tutaj chciał się, wiecie, jakoś super czepiać, ale... Cyber Errol w przeciwieństwie do tego... Do... Metal Core'a jest naprawdę
słabym bossem. A teraz słuchajcie się w muzykę. Elegancko. Bosik będzie szybko pokonany. I ta burza piaskowa, która nas przesuwa. Nie ze mną te numery. Trochę HP straciłem, to jest prawda. I się z tym zgodzę. Bo byłbym głupcem, gdybym się nie zgodził. No idioci, po prostu idioci mnie tutaj atakują. Sami idioci. People of this planet, Onan, Samos and all, your strength and wisdom in these dark times give us reason to fight on. My life's work, it turns out, was spent searching for a bunch of furballs. Onan says it is a great day for the universe. Jack, you are the greatest of heroes. You have turned the tide against the Dark Makers, and together we will win this war. But dude, there are, like, way more challenges in the future. Or was it the past? Yes, yes, I was getting to that. More adventures? Where have I heard that before? We need heroes like you to help us protect the universe, Jack.
that you can call me by my first name, by what my father called me, Mar. Wait, Jack is Mar? The Mar? Come then, Mar. No time like the present. You coming, Dax? I got all I need right here, baby. But if you need me, and I know you will, you know where to find me. Oh, Daxter, my little hero. We owe you much, Daxter, for all you've done. For your bravery in the face of incredible danger, we shall grant you your deepest desire. You know, I could really use a snazzy pair of pants, like yours. Wow, those are sharp. I wish I had a pair just like that. Be careful what you wish for. Don't worry, honey. You get used to it. Oh, and you may want to shave some parts. Trust me on that. Hey! Thanks for everything, partner. You are a great hero, Daxter. This is gonna be good. They think I'm a god. And they're right! Our hero! This is going to be a long trip. Where do you think you're going, little bugger? I've decided I want my own sidekick, and you've been nominated. We're gonna be a great team. Just don't make me angry. Are you ready, Jack? We have something to show you. What? The universe. I couldn't leave you, Dax. With all our adventures ahead, you wouldn't last a second without me. Ah, what a team we are! Yeah, well, the next adventure, I call the shots. Put it there, partner. Ha! Psych! Oh, yeah. Life is good. Moi drodzy, przeszliśmy Jacka trójeczkę. Tak jest. Złota trofka tutaj się nam pojawiła, w sensie tam brązowa trofka, ale wiecie, na złoto oznaczona. No jeśli chodzi o ostatnią cutscenkę, to już wam tłumaczę, o co w niej chodziło. Errol oficjalnie zginął. Prekursorowie oczywiście oferowali to, by Jack poszedł z nimi, by ten im pomagał w walce z innymi mrocznymi twórcami. No ale jak widzieliście, Jack postąpił inaczej, wszystkich wykiwał i nie poszedł z nimi. Raczej nie poleciał tam do góry z nimi. A też zmieniła się w Ocella, dzięki czemu dostosowała się do rozmiarów naszego przyjaciela Daxtera. Ponadto, co oczywiście jest spoko w mojej opinii, też Daxter dostał oficjalne spodnie. Oficjalnie spodnie, tak więc nie ma chyba prawa już na nic narzekać. I te spodnie zostaną z nim do końca serii. Oprócz Daxtera, bo Daxter, wiadomo, to jest perspektywa Jacka dwójki tylko z perspektywy Daxtera. Jakkolwiek to brzmi. A Sig stał się królem Spargus City, ponieważ, no niestety, świętej pamięci Deimos, no już niestety nie żyje. Wiadomo, o co chodzi, no bo zginął. A Viger stał się pomocnikiem Cleavera, jako Ocell. I w taki oto sposób przeszliśmy Jacka trójeczkę na PlayStation 2 oraz 3. I tutaj coś wam pokażę. Proszę bardzo, nawet sama gierka nazywa Errola cyber-Errolem. Tak więc nie kłamałem. Mamy tutaj Jinxa, Deimosa, Siga, Kandvigera, Ocell Dummy, Leader, Surfer, Ocell Tess, Ocell Viger i Jack 3. Nie wiem, dlaczego w ogóle Jack 3 to jest podpisane, no ale okej, to jest Jack, a nie Jack 3. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Jeżeli jesteście nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli się spodobało, po więcej. I moje podsumowanie. Jack 3 to jest świetna gra, świetna część, ale nie powiedziałbym, że to jest najlepsza gra z całej serii, bo w mojej opinii dwójka fabularnie przebija trójkę. Pod wieloma aspektami. Zresztą, jeśli oglądaliście tę serię od początku do końca, to nawet wiecie, o jakie aspekty mi chodzi. Graficznie wygląda bardzo ładnie. Soundtrackowo brzmi całkiem spoko, chociaż soundtrack dwójki
był w mojej opinii dosyć ciekawszy mimo co, ale trójka też jest niczego sobie. No i cóż, co ja tu mogę więcej powiedzieć? To był Jak trójka, zagrajmy wy, przeszliśmy tę gierkę. Aczkolwiek spodziewajcie się, że pod koniec wakacji ujrzycie również bonusowy odcinek z niektórych tam challenge'ów z Precursor Orbami, tymi złotymi. Tak więc na to się szykujcie. To by było na tyle, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych seriach na kanale. Trzymajcie się i cześć!